Niech pani pisze. Zespół adwokacki Dyskrecja. A niech już pani lepiej pisze fiurem. Dyskrecja. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. No, szanowni państwo, miło nam donieść, że zaczęliśmy świadczyć usługi w zakresie organizacji imprez masowych, muzycznych i wszelkich innych. Co zechwalicie, swego nie znacie. Tak, pochwalmy się więc, bo mamy czym. Mamy już za sobą pierwsze sukcesy, mianowicie Festiwal Folkloru Ziem Rzadkich. Tak, oraz tournée Wielkiej Symfonicznej Orkiestry Antarktycznej. Z udziałem grupy zmodyfikowanych genetycznie pingwinów. Ale oczywiście występujących w swoich naturalnych frakach. Z usług naszych skorzystało także ugrupowanie Odlew, objeżdżające kraj z programem Zjednoczenia Lewicy, wykorzystujące pancerną odmianę pociągu Pendolino. Tak, a także wagony kinowe oraz lokomotywy agitacyjne z węglarkami przerobionymi na komfortowe mównice. Najważniejsze są jednak duże imprezy muzyczne, realizowane z wykorzystaniem rewelacyjnej, opatentowanej przez nas techniki podwójnego playbacku. Tak, i dzięki temu sprawdzające się w każdych okolicznościach i warunkach. Nie będziemy się tu zagłębiać, zwłaszcza na Śląsku. Bo w zagłębiu można. Zagłębiać w zawiłości techniczne. W skrócie chodzi o to, że oprócz tego, że z playbacku występują artyści, to także publiczność klaszcze, wtóruje do śpiewu, a czasem buczy i gwizdże z playbacku. Tak, no ostatnio zastosowaliśmy nowatorski podwójny punktowy i wielokanałowy playback podczas wiecu i kilku demonstracji politycznych. Powiem ci, że wrażenia są naprawdę niesamowite, bo... Wiem. Chcąc zbadać, jak to działa, zmieszałem się ostatnio z tłumem i ze zdumieniem obserwowałem i słuchałem, jak pojedynczy ludzie i grupy demonstrantów krzyczą, klną, podnoszą w górę ręce, machają flagami i rozwijają transparenty, i to wszystko z playbacku. No właśnie, właśnie, właśnie. No i oczywiście nie zapominajmy, że jako pierwsi zastosowaliśmy w pełnej skali trójwymiarowy playback wideo. To znaczy, że jesteśmy w stanie zorganizować nawet wielką i dochodową imprezę z udziałem najbardziej wziętych gwiazd, które w tym samym czasie mogą występować zupełnie gdzie indziej i w kilku miejscach naraz. Właśnie, właśnie. No. I co więcej, także publiczność może w tym czasie przebywać w innym miejscu i robić zupełnie co innego. Tak, no, byleby oczywiście wykupiono bilety. No to, no przecież. No, zastosowanie takiego playbacku wideo wpłynie także na przebieg kampanii politycznych, wyborczych i w ogóle zmieni jakościowo funkcjonowanie osób publicznych. Będzie można w przypadku takich na przykład dyktatorów ograniczyć koszty pozyskiwania sobowtórów, czy to metodą castingu, operacji plastycznych, czy klonowania. No, pracujemy też nad tym, aby wyeliminować ostatni słaby punkt tego, o czym tu powiedzieliśmy. Bo pozostaje, proszę państwa, jeszcze kwestia, jak to zrobić, żeby tak jedną czy drugą imprezę pokazała należycie telewizja. To znaczy, żeby pokazała to tak, jak my chcemy, a nie po swojemu. No, albo przynajmniej zgodnie z rzeczywistością. No tak, ale na razie to trudna sprawa. Prócz elegancji i frustracji jest jeszcze dobroć hibernacji. Więc hibernujcie mnie, panowie, w komórce cichej i lodowej, lodem z najczystszej Antarktyki. Okryjcie ciało moje spore i obłok zróbcie mi pod głowę z lodów o smaku migdałowym. Tak jak pod kołdrą ze 100 lat przeczekam pieski świat bez lęku. Już teraz czuję słodki dreszcz, gdy idę obok chłodni miejskiej. Może gdy mnie obudzą, wszystko będzie okej. Dziewczyny piękne i duże, w Londynie słoneczny dzień. Na rynku kupisz za grosze indyki i gwiezdny pył. Dzień będzie miał więcej kolorów, a konie więcej sił. Gdy inni będą w pocie czoła dodawać, kląć i odejmować, grać w piłkę wodną, tłuc o mury, ja sobie będę hibernować. Jakby na dnie Alaski pięknej, z zimnym uśmiechem spać bez lęku. Już teraz czuję słodki dreszcz, gdy idę obok chłodni miejskiej. Martwi mnie tylko tamten gość, ten co odmrozi mnie, fachowiec. Czy nie zaryczy wtedy w głos: o, hibernujcie mnie, panowie, może gdy mnie obudzą, wszystko będzie okej. Dziewczyny piękne.
pięknej duże, w Londynie słoneczny dzień. Na rynku kupisz za grosze indyki i gwiezdny pył. Dzień będzie miał więcej kolorów, a konie więcej sił. Przez cały rok będzie lato, tym samym nie będzie zimy. Lecz wrót kierowniczych etatów dla wszystkich po dwa albo trzy. Zniesione będą odgórnie podatki, choroby i kac. Może jak się obudzę, wszystko będzie w sam raz. Puk, puk, puk. Czy to zespół adwokacki Dyskrecja? No. Łączy nas radio. No, witam, panie Jacku. No, widzę energię, entuzjazm, no cieszę się. Tylko przypomnę, że u nas wyłącznie gotówka, wie pan. Dzień dobry. No. Dzień dobry, mecenasie. Pan no. to potrafi, naprawdę. Pan to potrafi. No, potrafię, no, ale o co chodzi? No co, sprowadzić na ziemię. No tak było miło, jak tu szedłem, że no. taki entuzjazm i nasi piłkarze nieźle grają i człowiek zapomina o wszystkich pozostałych łapotach. Kłopotach. Łączy nas piłka! O, to jest ważne przecież. Nie pan, ale chwileczkę. Od tego jestem. W każdej beczce miodu przyda się łyżka dziegciu, bo tak jest życie, no wie pan. No tak, no, tak, oczywiście, bo my Polacy znani jesteśmy z tego. Łączy nas nasze kostwo! Łączka! Ja bym się tam nie cieszył z byle czego. Jeden sukces sportowy jeszcze nie świadczy, żeśmy potęgą. Ale prawda? Trzeba szukać pozytywów, a nie negatywów. Wie pan sobie przypomni, jakby Euro było w Polsce organizowane. Graliśmy słabo, ale wszyscy goście chwalili nas właśnie za gościnność. No. Oddaliśmy gościom nasze punkty. No ale teraz też nie gramy najlepiej. Także... Ale wygrywamy. No. Łączy nas zwycięstwo. No co to za hasło w ogóle, takie panie Jacku? No, proszę pana, dobre hasło to połowa sukcesu. Proszę pana, dobra zmiana, 500+. No. A nasi piłkarze też mają swoją taktykę, oni mają 1-0+. No. Panie Jacku, ja bym raczej zwrócił uwagę na sędziów. Co? Na poziom praworządności na meczach. To trzeba naśladować. Wszyscy respektują wyroki sędziów, choć pomyłki się zdarzają oczywiście. Ale to drobiazgi. Nie ma niepotrzebnych dyskusji, protestów, obrażania się, a w razie czego żółta karteczka. No i tak. Już panuje spokój, no. A jak się kibole z Rosji czy Chorwacji wyrwali, jak za przeproszeniem Termalika Brookbet, to dostali kary finansowe i won, no. No. Przepraszam, czemu się pan czepia akurat Termaliki? No, to taki przykład. Przecież kibole do dopingu używają kostki brukowej, tak, prawda? Tak. No, no. Właśnie, a tam tych ruskich pogonili. No. Ale czy pan myśli może, że na przykład żółte kartki sprawdziłyby się w takim razie w innych dziedzinach życia, na przykład w polityce? Nie, no to utopia. No, no raczej żółte papiery, wie pan. No, nie bądźmy idealistami. No. W polityce, nie tylko naszej, poziom agresji i brutalności jest większy niż na boisku czy trybunach piłkarskich. No tak. No właśnie, czyli raczej zasady MMA, te sporty walki takie. No, z tego co wiem, walki w klatce nie mają żadnych zasad. Można kopać, dusić, bić, ugniatać, wie pluć, pan. No. Pluć, łączy nas, plucie! No. Tam wołają. Tak. No. To ma takie hasło dla elit. Wiesz. Za to, że pan ogląda transmisji sportowych, wie pan. Za bardzo pan jest taki hasłowy, no, skandujący, no. W ogóle pan za dużo podskakuje, no. To niezdrowo, panie Jacku. Ale ja wiem, wie pan, co by się u nas sprawdziło? U nas by się sprawdziło rodeo, proszę pana. Przesadza pana. Jakie to niby zasady obowiązują w rodeo? Byka zawsze zjedzą. Nie korrida. No. Bo po koridzie byka rannego się zjedzą. Proszę pana, rodeo to jest zasada prosta. Byk zawsze wygrywa. No tak, no ma pan rację, no. Nawet jest takie powiedzenie, prawda? Mały, chudy, ale byk. Tak, łączy nas, rodeo! No nie mogę, no. Co? Nie, no ja wiem, że przesadzam z tymi hasłami, wie pan, ale jestem taki na fali, rozentuzjazmowany. No. Przecież nasi piłkarze grają właśnie pod hasłem łączy nas, piłka! Podoba mi się, no. Niech pan zostawi wreszcie tę piłkę i weźmie udział w konkursie, bo wie pan, policja szuka hasła, które ozdobi radiowozy. A, słyszałem. Wie pan, takie wspólnotowe, motywujące hasło, żeby było jakieś takie. No to ja mam propozycję może. No. Łączy nas, pałka! No, panie Jacku, ale zamiast honorarium będzie chyba jednak mandat. To nie, to ja już lecę na mecz lepiej. No, łączy nas, gotówka! Panie Jacku, łączy nas, gotówka! Jeszcze ostatnie spojrzenie przez ramię rzucone w tył. Koparka jak dinozaurus dom nasz zamienia w pył. Potężna stalowa szczęka rozbija portal łuk. Jak krzesła trzymam za nogi, aby nie spadły na bruk. Graj ciężarówko pełna gratów i trosk,
tango na rzecz postępu, co ludzi wyprowadził w pole, ole! Z mrocznych puszczy ostępów. Do pogrzeb secesji, do tańca nam gra tango na rzecz nowości. Czekajmy na narodziny wielkopłytowej radości. Nie płacz, stukowa meduzo, co masz rysy wygładzone deszczem. Może nie pękniesz na części i przydasz komuś się jeszcze. Może jakiś dziwak staruszek, co ma działkę gdzieś na Ochocie, opłaci ludzi i szuka, by cię postawić przy płocie. Graj ciężarówko pełna gratów i trosk, tango na rzecz postępu, co ludzi wyprowadził w pole, ole! Z mrocznych puszczy ostępu. Do pogrzeb secesji, do tańca nam gra tango na rzecz nowości. Czekajmy na narodziny wielkopłytowej radości. Graj ciężarówko pełna gratów i trosk, tango na rzecz postępu, co ludzi wyprowadził w pole, ale z mlocznych puszczy ostępów. Do pogrzeb secesji, do tańca nam gra tango na rzecz nowości. Czekajmy na narodziny wielkopłytowej radości. Do pogrzeb secesji, do tańca nam gra tango na rzecz nowości. Czekajmy na narodziny wielkopłytowej radości. Bezstronny, acz niejednostronny przegląd stron internetowych. No tak, no dziś na plan pierwszy wysuwa się wiadomość, jaką podały liczące się portale i stacje telewizyjne, że emisja nowego programu dyskusyjnego z przewidywanym udziałem przedstawicieli wszystkich liczących się partii i ugrupowań politycznych w Polsce zostanie przesunięta na czas po Światowych Dniach Młodzieży i szczycie NATO. Tak, program ten jest, co warto podkreślić, formatem całkowicie rodzimym, naszym, ma nosić nazwę Spod Łba. I zajmować się zjawiskami występującymi na naszej estradzie politycznej. Cała ta sytuacja przypomina mi trochę wielokrotnie wykpiwane zapowiedzi dancingowe z czasów PRL-u, na przykład: ze względu na obecność gości zagranicznych na sali prosimy panów, którzy biją się obok wejścia do damskiej toalety, aby się uspokoili. Tak, prawda? Było, tak, no. Było. Potrzeba nam trochę więcej wydarzeń odpowiedniej rangi i zgoda narodowa zapanuje samoistnie. Rangi międzynarodowej oczywiście. No, mamy zbliżające się lato, sezon grzewczy już dawno za nami, a oświadczenia majątkowe wójtów oraz ujawnione poprawki do budżetów gminnych precyzyjnie informują o tym, kto i ile spalił i gdzie jeszcze można w zimie napotkać w Polsce świeże powietrze. Czy w ogóle powietrze może nawet, prawda? No. W minionym sezonie najciekawsze podejście do klasyfikacji czystości powietrza przyjęto w Małopolsce, słuchaj. Otóż do obszarów, w których jest powietrze czyste, zaliczono te powiaty, miasta i gminy, w których nie mierzono zanieczyszczeń. No oczywiście, ale tam, gdzie zanieczyszczenia mierzono, powietrze uznano za zanieczyszczone. No, na podstawie pomiarów oczywiście. Ciekawe, że w niektórych miejscowościach na Podhalu, w których pomiary rozpoczęto wiosną, a więc wtedy, gdy pali się mniej, powietrze również okazało się tragicznie brudne i szkodliwe dla zdrowia. Ale przez całą zimę było czyste, zgodnie ze wspomnianą wyżej metodologią. W tym kontekście, jak bumerang wraca, proszę państwa, problem pobierania opłaty klimatycznej w miejscowościach ulokowanych tam, gdzie jakość powietrza jest zatrważająca. Miejscowości takich w Polsce jest około 900. No, to jak wynika z oficjalnych po prostu dokumentów, ale wydaje się, że znaleziono takie rozwiązanie tej kwestii, które zadowoli wszystkich. Otóż zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia, taksę klimatyczną będą miały prawo pobierać tylko te miejscowości w czasowej uzdrowiska, w której więcej kuracjuszy i czasowiczów ozdrowieje i nie zachoruje. A jak to będzie badane? Czyli wyjeżdżam do uzdrowiska, tak. Później się melduje u swojego lekarza i on stwierdza, czy jesteś zdrowy, czy chory. Zdrowy, chory, czy bardziej chory jeszcze niż przed wyjazdem. Tak, i dopiero wtedy wysyłasz opłatę klimatyczną do danej miejscowości. To ma sens.
Czyli przez najbliższe kilkanaście lat opłaty klimatycznej w Polsce pobierać się nie będzie. No i dobrze, dobrze. Jakaś sprawiedliwość być musi. I teraz może przejdźmy coś do sztuk wizualnych. Mhm. Należy chyba też odnotować filmik na serwisie Tyruro, pokazujący bójkę w hipermarkecie, znanej sieci, w której uczestniczyło około 20 osób. Tak, no jak się dowiedzieliśmy, właśnie jakiś wesołek przy kasie, widząc na torbie przewieszonej przez ramię stojącej przed nim kobiety napis "Jestem torbą ekologiczną", zapytał ją, czy nie wystarczyłoby samo "Jestem torbą". Resztę widać na filmie. No, straty też są niewielkie. Tak, kasa znajduje się tuż przy regałach z nabiałem i jedyne, czym się okładano i bombardowano, to mleko z woreczka, jaja, kefiry, opakowania, faruk, który rozsypany. No. Niestety, proszę państwa, jest też kilka osób rannych, na szczęście lekko, ale nie pośród kupujących, co ciekawe. Tak. Tylko wśród ochrony, która podzieliła się na dwie frakcje. Jedną sympatyzującą z owym pożal się Boże wesołkiem i drugą, która stanęła po stronie wspomnianej torby. No tak. No tak. Odjedziemy mym Pontiakiem z pełnym bakiem, w którym silnik cicho śpiewa tak jak świerszczyk. Spójrz, kochanie, na kalendarz, jak cudowny to rok 1921. Wykupimy na kartki cały kawior i spędzimy na rivierze dwa miesiące. Choćby chłodne było lato w Saint-Tropez, co mi chłód, gdy mam twoje usta gorące. Miłosny śpiewam song, radosny śpiewam blues. Niech płynie z rąk do rąk, z ust do ust. Wark twoich słodki pącz rozpalił we mnie krew. Miłosny nucę song, płynie śpiew. Miłosny śpiewam song, radosny śpiewam blues. Niech płynie z rąk do rąk, z ust do ust. Hej, dingi, dingi, dong, weselnie dzwoni dzwon, wesoło huczy bąk, słodki song. Naszą miłość nakarmimy byle czym. I kruchym biszkoptem i będziemy tam uprawiać aerobik pośród łąk, niż frunie policyjny helikopter. Ja, ziemianin, skromny pałac mam na kresach, dostaniemy więc od państwa jakiś kredyt dla MM. Jako młoda para rozwojowa. Miłosny śpiewam song, radosny śpiewam blues. Niech płynie z rąk do rąk, z ust do ust. Wark twoich słodki pącz rozpalił we mnie krew. Miłosny nucę song, płynie śpiew. Miłosny śpiewam song, radosny śpiewam blues. Nie płynie z rąk do rąk, z ust do ust. Hej, dingi, dingi, dong, wesoły dzwoni dzwon, wesoło uczy bąk, słodki song. Ej, dingi, dingi, dong, ej, dingi, dingi, dong, wesoło uczy bąk, słodki song.
audycji słuchaliśmy piosenek z tekstami Andrzeja Błaszczyka, a udział wzięli Ewa Uryga, Wojtek Gibas, Jacek Łapot oraz Zdzisław Zeman i Zbyszek Malecki. Do widzenia Państwu. Do widzenia bardzo. Powiedz mi tak poza anteną. No tak, tak. Ten Wesołek przy kasie. Co ten Wesołek? Jakiś taki podobny do ciebie. No nie mówmy już o tym, dobrze? A ta plama tu z jajka jeszcze? Dyskrecja. Audycja nie zawierała...